ustąpieniu warunków zimowych 2 marca wyłoniony przez miasto wykonawca układu dojazdowego do wiaduktu, tunelu, firma PRD kierowana przez pana prezesa Leszka Choreglada, rozpoczął pracę na obserwowanym przez nas odcinku. Podkreślmy, że aby zachować drożność przejazdu w osi ulic Lubelskiej i Witorowskiej na czas budowy układu dojazdowego do tunelu, do wiaduktu, wykonaliśmy objazd tymczasowy. Całość kosztów leżących po stronie miasta to 5 700 000 zł. Przypomnijmy, że partnerem w tej budowie odpowiadającym za budowę wiaduktu, choć popularnie mieszkańcy mówią o tunelu pod nim prowadzącym, to dzieło spółki kolejowej PKP PLK. Cieszę się, że po ustaniu przeszkód po stronie spółki kolejowej, które wynikały m.in. z zaskakujących ich rozwiązań, jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową, mogliśmy przystąpić do realizacji i obiecujące jest wskazanie terminu końca wakacji, w którym powinny zakończyć się te prace. Już po wakacjach powinniśmy cieszyć się nowym, bezprecedensowym rozwiązaniem komunikacyjnym w Bieli Podlaskiej. Zadanie jest trudne, w terminie krótkim do zrobienia. Całe szczęście, że i się cieszę, że ten kontrakt powierzył nam zamawiający mojej spółce i z tego zadania terminowo postaramy się wywiązać. Chciałem tylko dodać, że skoro słońce już wyszło tak wysoko, od razu żeśmy przystąpili tutaj do organizacji prac na tej budowie z podwykonawcami i pomaleńku będziemy się tutaj rozwijać. O bieżących sprawach zapytam za moment kierownika robót. Pana prezesie poproszę o takie apele, bo apel jest zarówno do kierowców, jak i samochodów ciężarowych głównie, jak i samochodów osobowych. To znaczy chciałem poprosić Bialczan, żeby mieli porozumienie i zrozumienie dla robót, które tutaj robimy. Nie ukrywam, że te utrudnienia będą, bo z wiedzy, którą posiadam, to na dobę tutaj przejeżdża około 5-6 tysięcy samochodów. To jest bardzo dużo, także proszę Bialczan o cierpliwość. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby te roboty były poukładane, poskładane, tak żeby tej uciążliwość była jak najmniejsza. Chciałem tutaj też zaznaczyć, że w najbliższym czasie, to jest w przedziale do około 2 tygodni, ruch samochodów ciężarowych w ogóle wyrzucimy na drogi krajowe. Tutaj będzie się odbywał, Bialczanie będą jeździć objazdem do Śródmieścia i no, tych utrudnień no, będą, oczywiście, że będą i z tym się trzeba liczyć. Stoimy na łączniku specjalnie wybudowanym, który będzie służył właśnie dla kierowców samochodów osobowych, których tak czy siak prosimy o korzystanie z przejazdu przy ulicą Łomaską. Jak będzie wyglądał, może do pana prezydenta zapytamy, przepraszam, o komunikację miejską, nie wiem, jak autobusy będą jeździły. No, autobusy prawdopodobnie będą jeździć też tym odcinkiem i tu jest apel też do mieszkańców, którzy pieszo z jednej części miasta udają się do Śródmieścia, no niestety z tego objazdu, który żeśmy wykonali, no będą musieli korzystać, bo będą tu robione i wykopy głębokie, bo czasami państwo widzicie, że te małe wzniesienie, które dochodzi do torów, to musimy to zniwelować. W niektórych miejscach nawet do 3 metrów będzie wykop, więc to będzie bardzo niebezpieczne i no i z tym się trzeba pogodzić. No, takie są realia każdej budowy, a tej budowy no, szczególnie. Kiedy zakończenie prac? No planujemy zaraz po wakacjach. No, przez wakacje chcemy położyć nawierzchnię i mam nadzieję, że pierwszego września dzieci do szkół już będą mogły z jednej części miasta do drugiej przejeżdżać pod tunelem.
tym momencie, z początkiem marca, rozpoczęliśmy prace rozbiórkowe i likwidację kolizji wzdłuż ulicy Witorowskiej. Przygotowujemy front podwykonawcom. Z dniem 12 marca wchodzi nasz pierwszy podwykonawca, wystąpią pierwsze utrudnienia w ruchu. Również proszę kierowców o zrozumienie. Zamykamy ulicę Gromadzką. Jakie prace będą prowadzone właśnie w tym na ulicy Gromadzkiej? Na ulicy Gromadzkiej będzie wykonywana sukcesywnie instalacja burzowa. Po wykonaniu części wzdłuż ulicy Gromadzkiej nasz podwykonawca wejdzie również na ulicę Witorowską. W tym momencie wystąpią pierwsze utrudnienia w postaci zamknięcia całkowitej ulicy i przeniesienia ruchu na przejazd kolejowy na ulicy Łomaskiej. My w tym czasie rozpoczniemy całkowitą rozbiórkę nawierzchni, krawężników oraz prowadzenie robót ziemnych na ulicy Winiarskiej, ponieważ z tej strony czeka nas największe wyzwanie, jeżeli chodzi o wykopy. Wykopy będą dochodziły do głębokości nawet i 3 metrów. Musimy zlikwidować wszystkie kolizje, które są wskazane w projekcie, i również przygotować front innym podwykonawcom, którzy będą przekładać całą instalację doziemną, instalację gazową, instalację telefoniczną w naszym odcinku.